Tak, jesteś, masz zapro. Dobra, i co teraz? Moduły mam. Przyjmij zapro. Przyjmij najpierw zapro do dywizjon. Aha, bo ty wyłączyłeś całkiem dywizjon, to muszę opuścić, dobra. To wyślij jeszcze raz. To wyślij jeszcze raz zaproszenie. Poszło. Cyk. Dobra, mam zaproszenie, przyjąłem. Jestem, tak? Tak. Dobra, teraz mówiliście moduły, jestem w modułach. Moduły. I czy coś możesz odblokować? Nie może nic. Znaczy nie wiem, bo mam tu po prostu, nie wiem co to znaczy odblokować, bo mam tutaj te główna bateria, kadłuby, ale tak dalej. Ale ogólnie jeszcze w ogóle nie grałeś. Nie, nic, totalnie, nic nie grałem. To pierwsza bitwa jego. Nie uruchomiłem jeszcze gry, nie grałem jeszcze. Dobra, zero. To kliknij port. Port. Dobra, kliknąłem port. I rób się gotowy. I teraz po lewej stronie. Dobra, jestem gotowy. Jestem gotowy do pierwszej mojej bitwy, totalnie na ślepo, totalnie, zero, nic nie zrobiłem jeszcze w tej grze. No, strzelasz lewym przyciskiem myszki. Dobra. Strzałkami płyniesz, ustawiasz sobie prędkość statku. Strzałkami? Znaczy, na maksa do góry. No tak, jak masz na statkach, gdzieś takie błygałki, że cała naprzód, do tyłu i w ogóle, nie? Tak, tutaj na przykład nie musisz cały czas trzymać w górze, żeby on ci płynął, nie? To po prostu klikasz sobie... po prostu reguluje prędkość, tak? Trzy czwarte prędkości, jedna, druga, zobaczysz. No jakieś tam, wiesz... Zobaczysz, gdzie jest bitwie. Dobra. Postaram się ogarnąć, ale no nie obiecuję. Jaka ładna bitwa, no. Jak dawno nie płynąłem pierwszym tierem. Czas najwyższy, Max. Wróci do starych, dobrych lat. Jak będziesz w bitwie, to Bladi, to spójrz po lewej stronie. Masz takie kółeczko i masz takie full albo full stop. Jak widzisz W, to zacznie ci skakać takie biały prostokącik. Tak. Na różne po prostu prędkości, nie? Masz full, to jest full reverse. Dobra, to w trakcie gry już. Dobra, ja już jestem jakby co? Ja też. Mnie coś jeszcze łączy. No bo tak długo to łączy. Bo jeszcze ci nie ma, aha. A my jesteśmy za żółto zaznaczeni, my jako my. Dobra, jesteś na żółto. Tak. A widzę, że coś tam się rusza chyba na mapie. A mnie jeszcze łączy ogólnie. Chyba może dlatego, że pierwszy raz. Możliwe. Dobra, ty Marcin, pójdziesz do mnie? No. W moją stronę? Dobra, to ja też. A Bloody jest. Aha, Bloody jest. No już jeszcze się łączę. Zaraz powinien się połączyć. Już mi się naładowało. Zaraz. O, jest, chyba mnie wrzuciło do gry. Dobra. Dobra, jestem w grze. Jesteś. No to teraz masz. Po lewej stronie na dole masz coś takiego jak takie full, stop, jedna czwarta, jedna druga, trzy czwarte full. To są prędkości. I po prostu przeskakując sobie S albo W ustalasz sobie prędkość, tak? Jednym kliknięciem, nie to. Jednym kliknięciem przeskakujesz o jedną prędkość, nie? I na przykład. Aha, łapię. Full na górze to jest full do przodu, a full na dole to jest full dobra. Do przodu. Dobra. O, cześć! Kogo tu jest pod... Kto tu jest obok mnie? To jesteśmy my. O, Połowy dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja też płynę. Tylko Bladi, pamiętaj, to nie jest samochód sportowy, on nie wyhamuje w miejscu w sekundę. Spoko, zrobię taki drifcik, że wyhamuje. I nie pój tutaj sam na hama do przodu, bo tutaj naprawdę strategia się a, bardzo czy już liczy. Dobra, załapałem już. I scrollem przybliżasz, nie? Shift masz ten. Taki jakby snajperski widok. Albo scrollem, no. Shift? Albo scrollem. Shiftem, no. Albo scroll. 9 km zasięgu. O, scrollem, zasięgu bo shift mi coś nie działa jakoś tak. Shift musi ci działać. Nie, no właśnie shift mi nie działa. Jedno kliknięcie shiftem powinien się... A, jedno, ja przytrzymuję shift. Nie, dobra, jedno. Tam daleko widzę wrogie statki. Ale dopiero... masz zasięgu na nich. Jak będziemy je w kółeczku, to dopiero możesz zasięg... My mamy zasięg 9 km 600 metrów. Ja też już mam chyba, więc strzelę już na niego. I ogólnie, jak chcesz poczekaj, strzelać, tak, no, mów. Jak chcesz strzelać z baterii, to masz masz dwa sposoby strzelania. Czekaj, Max, widzisz te czerwone trójkąciki? Spierdalaj przed nimi na wszelką cenę, to są torpedy. Czerwone trójkąciki, a te, dobra, widzę. Czerwone trójkąciki, tak. A, dostałem, O kurde, coś czuję, że to będzie masakrycznie. To kurde. Się dużo dzieje w ciągu bitwy, uwierz mi naprawdę. Ja nie wiem, ale ja boję się, że w nikogo nie trafię, bo moje pociski jakby za wysoko chyba lecą. No patrz, no, tu masz cikumę, cikumę masz po prawej. Pytalajcie do niej, pany. Ja... Co to robi pancernik, kurna? Ej, czy ja mam jeszcze jakieś inne tryby strzelania? Na razie masz... nie, możesz tylko przerzucać się między PP a odłąką burzącymi. Ale nie o to chodzi, bo ty, Bladi, klikasz czy trzymasz strzał? Klikam. Bo jak trzymasz strzał, to będą ci strzelać pojedynczo. Ej, chyba trafiłem w kogoś w ogóle. Bo tu mam coś pod jedynką i pod dwójką mam to potem... To są naboje, to są naboje. Ale różne pociski. Ale chodzi o tryby strzelania. Czy ze wszystkich dział naraz, czy pojedynczo z każdego? Ja nie wiem. I pojedynczo z każdego, jak chcesz strzelić, to trzymasz strzał. O co chodzi z tymi trybami strzelania? Bo tu miałem jakieś ten. Ruszą różne pociski. To są pociski, tłumaczę ci. No, ale strzelaj Bladita do tych kurwa tam. Tamtych daleko? Tak, mrzli pani. Oberwałem od kogoś.
Ja też, to mocno odgrywam. O, podpaliłem dojka. Bum. To będzie kurwa po mnie. Kurwa, wszyscy mnie napierdalają, zaraz na dno. No to czemu się tam nie ruszasz? Coś chyba nie trafią w nich, mam wrażenie. Nie wiem. Poszedłem na dno. Nie, trafiłem, raz trafiłem w końcu. Poszedłeś na dno już? No, tylko Bladii... A jeszcze nie poszedłem. Bladii, a gdzie jest moje życie? No. Tak jak ten zielony stateczek masz po lewej stronie. O kurde. To mam prawie... Nie, no mam... Troszeczkę mi teraz zeszło. A i pamiętaj, że działa musi mieć wszystkie... Jak ma wszystkie działa ustawione, nie? No to wiesz. To lepiej... Nie, zniszczyłem... Nie wiem, czy ja teraz zniszczyłem? Tak, napierdalaj do Chestera, szybko. Ten to po prawej? Tak. Gościu był mój. Napierdalaj do niego. On we mnie strzela. Kurde, to, niedobrze. No o to chyba chodzi, no. Nie? Ty do niego, do ciebie. Tylko strzelaj tak... Staraj się trafiać w środek, bo ci wiesz, pociski lecą, musisz przed nim celować trochę. Dokładnie, musisz zważać na ich ruch, nie? O, zaraz ten, zginę. Ty płyniesz. Nie, tu obok. O nie, tu jest jakaś bojka. To minę ją. Bojki się nie ma. Tak, bojkę no. nie staranuje, bojka nie zrobi. Bojka ci nic nie zrobi, spokojnie. Ja mam trochę mało życia. Bojka ci nic nie zrobi. Torpedy? O fuck! Ej, a co to jest R? O, tam daleko mi biją. No to naprawa, przyjacielskie torpedy, gościu. A mogę naprawić jakoś tak ogólnie? Jakby się palisz, jak jesteś zalewany, albo masz zniszczony jakiś moduł. O, naprawiam coś. Bo chyba ma mocno zniszczone, tak mi się wydaje w sumie. Fuck! Nie, naprawiasz dopiero to by ci na zieloną szczałka się zrobiła i czas by się zaczął odliczać. Ale mnie to no właśnie odlicza mi się czas. Ale mnie maltretują, ale mnie maltretują. Bo już jakieś działo naprawiłeś. Zaraz mnie rozwalą! Help me! Poczekaj, gdzie ja jestem w ogóle? Ja się boję, czy jestem sam gdzieś na środku terenu wroga. Nie, Marco tobą płynie. Dobra. Ale ja zaraz zostanę zniszczony, jestem już na wyczerpaniu. Spokojnie! Na czemu tego gościa nie mogę roz... A, on mnie zaraz rozwali pierwszy! Come on, podpaliłem go! Ej, zniszczyłem chyba kogoś! Albo trafiłem. No nie, trafiłem. Jest! Ej, tylko uważaj, bo to są niszczyciele! Oni ci torpedy mogą posłać, uważaj. Bladii, manewruj! No ale już ten, jestem na zniszczeniu, już koniec. Ale co z tego, manewruj! Bo oni nie mogą torpedy puścić. Koniec. Jeszcze jestem już martwy. Jestem na wykończeniu. Walcz! Nie no, walczyć będę, co nie? A, teraz ten. Dobra, zniszczyli mnie. O kurde. Dobra, kapitan ten, zero, na razie kapitan zero. Pan. Z kapitan Bladii, na razie średnio idzie kapitanowi Bladiemu. Jebie, kurna, nie trafiłem, ale mnie tu zmaltretuje ten niszczyciel. Ej, i co, gram już kolejnym, ale w sumie mój kolejny... Nie gram kolejnym, kiedy mogę się zrespić? Dobra, jak się skończy bitwa. Jak wyjdzie z bitwy, to możesz pojechać tym drugim jeszcze statkiem. Tutaj nie masz, tutaj na bitwę masz jeden statek, no co ty, nie możesz sobie zmienić. A, czyli to jest po prostu... A, czyli jak się zginie, to koniec. To koniec, to wychodzi do końca bitwy. Robisz escape, powrót do portu. A, to ja nie wiedziałem. Trafiłem go, ale mnie tu maltretują. No i wybierasz inny statek, nie? Powrót do portu, escape, powrót do portu. Come on! I wybieram powrót do portu, inny statek mogę wybrać i tu nadal brać udział. No i wtedy możesz tym innym statkiem, tak? Bo tamten akurat nie jest w bitwie. Bo czeka w porcie. No ale moment, to ile jedna osoba może mieć statków? 1000 nawet. Zależy ile masz miejsca w garażu, ale w trakcie jednej bitwy nie możesz sobie zmieniać statków, rozumiesz? Bo teraz masz bitwę. Zniszczę ci ten statek, wychodzisz z portu, bierzesz kolejny, wchodzisz do innej bitwy, rozumiesz? A, do innej bitwy! Tak! Tak, do innej. Tak. Rozwalił mnie, niestety. To, że nie mamy teraz statków, Max. Co? Teraz nie mamy statków, trzeba poczekać. No, nie ma statków. No ja też nie mam statku żadnego, skąd mogę mieć statek? Masz dwa pierwszego poziomu chyba, masz jeszcze japońskiego. Poczekaj, kto jeszcze żyje? Ten, Marcin, żyjesz? No wyjdź z bitwy, już nikt nie żyje. Bitwy, bla. Powrót do portu? Tak. I co, a dostanę za punkty za tą bitwę? Tak, dostanę. Jak się skończy. A, czyli widzisz, to jest tylko jednorazowa, ja myślałem, że to jakoś inaczej jest. No dobra, będę już wiedzieć. Nie, a teraz ty, Blady, masz jeszcze jeden chyba statek pierwszego poziomu japońskiego. A, faktycznie, mam jeszcze jakiś Hashidate. No właśnie, ale my musimy wziąć wtedy... Piątkę jakąś. Trzecie ja mam. No ty nie ale masz. Ja nie mam innego, kurwa, Max. No to nie możemy. San Luisa, nie? No to nie ja możemy. Chuj, pójdziemy piątką, dawaj. No głupi, a on będzie jedynką płynął. No a co? Nie to chyba ci pobiło. No to chyba szybko zginę, coś mi czuję. Nie ma co, czekamy na koniec. A gdzie tu jest mój jakiś taki poziom? Zdobędę dopiero jak ten. Moduł, weź sobie badania. Zobaczysz, jakie są czołgi, statki do zdobycia. Czołgi? Badania. Dobra, mam tak. Badania. I masz po lewej stronie japońską flagę, USA flagę. A wy flagę. Jakąś konkretną inwestujecie, w sensie jakie statki wybierzecie? Ja tam idę we wszystko. Ja też we wszystko idę.
na równi, a co to jest? ZSR? A naciskam ZSR, to są premium, tylko... To są statki, takie żółte, to są statki premium. Czyli ZSR tylko ma premium statki? Tak, jeszcze, na razie. Bo jeszcze nie ma drzewka całego tutaj. A wy co, i co, kupiliście sobie te premium statki, czy nie? Nie. Nie, co? Na pieniądze trzeba normalne kupić. Mhm, no łapie. Ja jestem na razie z Maxem na piątym poziomie drzewka, i japońskiego, i USA. No to jest, to też zależy, w której. A to są już chyba takie drogie, tak? W sensie, bo ja po prostu muszę uzbierać hajs, żeby je tak kupić. Tak, każdy znaczy, musisz je też wybadać. A wybadać, no bo doświadczenie dostaje ci hajs. Aha, dobra. I jeszcze właśnie, i kolejna sprawa, taka jeszcze ten, w sensie zdobywam doświadczenie i ten za te doświadczenie wybuduj. Możesz wybadać moduła, projekt statu, a za kasę dopiero go kupujesz. Rozumiem, dobra. Ale nie muszę iść po kolei, mogę na przykład przeskoczyć nagle z jednego... Nie, muszę po kolei. Co? Po kolei. Od pierwszego do dziesiątego tieru. W jednej, na przykład w USA, jak masz pierwszy poziom, masz to drzewko, no to możesz iść tak jak ci drzewko pokazuje, od pierwszego i tak jak strzałeczki idą. Dobra, łapię. Dobra, to już powiedzmy łapię, okej. Okay. Okay. Wiesz, tak się czuję, jakbym tłumaczył to 10-latkowi teraz. Nie? No cóż. Najedź myszką na ten statek. No a właśnie, potem jak będziesz miał doświadczenie, nie, to w modułach badasz sobie nowe moduły do statku, nie? Tak, jakiś kadłub lepsze sterowanie ogniem, takie różne. Ej, a ile kosztuje konto premium, tak z ciekawości? 42 zł za miesiąc. Tak. Aha, i tyle zapłaciliście, żeby ten... Ja zapłaciłem. Tak. No ja też tyle płaciłem, nie? A w sumie tak, bo też miałem 30. Ja też miałem na miesiąc. No tylko, że to wtedy, wiesz, no... Musisz praktycznie codziennie grać, nie? No bo to jest strata pieniędzy, jeżeli kupisz sobie na miesiąc... Ja wiem, grał z tego tylko 10 dni, tak? No ja wiem, ja to... Max, ja sobie to jest zdaję nic, z tego sprawy. Jak kiedyś do Wota kupowałem konto premium na miesiąc, grałem 2 dni albo 1. To się zdarzało mi się. No to nieźle. O Boże. I rozumiem, no że dopiero hajs dostaje po zakończeniu bitwy, tak. Po bitwie. Tak, bitwa się skończy, będziesz miał statystyki całej bitwy. Powiesz, bo ileś trafień, idziesz do, potem do tej do komisji wojskowej, czy tam coś pokazujesz. A ile mogę mieć okrętów? Mnie nieskończona ilość? No, zależy, ile masz miejsca, bo miejsca w garażu w porcie się można kupuje kupić ogólnie. Tak, tak. Masz dublonów. Masz 5 od firmy. Ale dublony to jest konto premium. No, trzeba kupić sobie dublony. Znaczy dublony to jest wirtualna waluta. O, ale jakby za konto, za prawdziwe pieniądze, nie, które trzeba, tak, nie? Za prawdziwe, znaczy, pieniądze. Znaczy dublony kupujesz za prawdziwe pieniądze, no normalnie, właśnie, przelewem. Czyli krótko mówiąc, tak oficjalnie masz tylko 3 miejsca. 5. Znaczy razem 5. Z tymi dwoma, co masz, to masz 5. Bo masz 2 statki, ci zajmują 2 miejsca i masz jeszcze 3 wolne. Bo ogólnie my tak robimy, że jeżeli powiedzmy zdobywamy nowy poziom statku, to ten stary się sprzedaje, i na jego miejsce robi się nowy, nie? No. Spoko, łapię. Bo po chuj stare gówno, nie? A sprzedaje się za pół ceny, czy jak to wygląda? Tak, za pół ceny. Niestety, no. No to są no, używane gówno, to co... Ale też ważne jest, bo do każdego statku masz dowódcę. I jeżeli idziesz powiedzmy w pancerniki, nie? No, masz drzewko pancerników i powiedzmy, jak wejdź sobie w badania amerykańskie. No jestem. I masz po prawej stronie Samsona, nie? No jest. No i jak płyniesz tym Samsonem i ten Samson ma jakiegoś tam dowódcę, on zdobywa doświadczenie, i później zdobywasz już kolejnego tego Wikesa na przykład. No. I tego Samsona sprzedajesz, ale nie sprzedajesz go razem z dowódcą. Dowódcę wysyłasz do rezerw, Wikesa kupujesz bez dowódcy i tego dowódcę z Samsona przeszkalasz na Wikesa, żeby nie tracić po prostu tego doświadczenia kapitana. Ale dowódcy nie mogą zginąć, co nie? Oni będą cały czas zginąć. Nie, wygraliśmy. Jeszcze Juhu! Poczekaj, PD okrętu 384, kredyty 15 tysięcy. Co? A, bo ma konto, nie ma konta premium. No ja też nie mam, a zdobyłem 1380 i 55 tysięcy. No tak, no, właśnie, mało. Ale mało zdobyłem. Bo Bladi jeszcze nie wiem jak statek ustawić, że wszystkich chciał napierdalać pewno. No może miałeś, a weź na to i Bladi. Na jakie i? Po prawej stronie na dole. Prawy dolny luk. No jest i kliknij na to zwycięstwo. Albo na no klikam. Kliknij, żeby wszystkie szczegóły pokazało. No mówię, 15 tysięcy... Dobra, ale jaką masz skuteczność bitewną? A gdzie to jest skuteczność bitewną? No jak masz hajs, pod hajsem masz takie trafienia w cel. Skuteczność bitewna, jakieś trafienia w cel 14, asysta w zajęciu bazy 1. I tylko tyle, no to dlatego miałeś tak mało. No. Bo ja na przykład miałem 53 trafienia, 3 unieruchomienia, 2 zniszczenia, 5 podpaleń i 1 asysta w zajęciu bazy. No widzisz, ja pierwszy raz gram. Za to wszystko dostajesz doświadczenie, kasę i tak dalej. I teraz, Bloody, możesz wejść w moduły i sobie coś wypadać, jak cię stać.
I coś trzeba kupić, tak? Raczej tak. Dostał za mało kasy, wiesz, mi się wydaje. Nie, pewnie, ale wybadać powinien, że na przykład mógł... Chce się wybadać, no, ale moduły, tak? Tak, ulepszenia. Klikasz moduły i ulepsza sobie kadło, by działa na przykład. Aha, ja rozumiem, ale mogę, mam chyba tylko dwie rzeczy mogę ulepszyć, bo tu widzę tylko... Takie na zielono kadłub, powinny być. Kadłub i działa. Poczekaj, co ty jest? Jak niezbadany, ale jak to zbadać? Nie mogę. Klikasz na to. Cena badania 100, no to chyba powinien móc. No to kliknij. Nie, nie mogę, bo nie mam. A na jakim statku jesteś? Na Iri czy na tym japońskim? A właśnie, dobra. No to na Iri, no. Zbadaj, dobra, badam. Mm-hmm. Tak. No to badaj i kupuj, jak ci się stać. Tak, kupuję. Kupiłem lepsze działa. I no, lepsze kadłub chyba kadłub? Kupię. A kadłub też, kadłub? Chyba też mnie będzie stać. No to kupuj. Bo to tanie jakieś rzeczy za, ale to za dużo nie daje, no ale kupię. Daje, kupiłem. Daje. Kupiłem. Nie masz ulepszonego. No i potem mogę już Chestera kupić, tu widzę jeszcze. I dalej idziesz na Chestera, tak. No. A mógłbym kupić od razu Chestera bez kupowania kadłuba? Czy nie, musiałbym na początku kadłub kupić? Nie, kadłub musisz kupić, bo jest strzałka od kadłuba. Tak, żeby dojść do Chestera, musisz mieć odblokowany ten kadłub. Dobra. A ile doświadczenia będzie cię kosztował ten Chester? 720 aż. A ile masz? 104. No to trzeba płynąć. No dobra, no to płyniemy w takim razie. Aha, Bloody, i jest jeszcze takie coś jak pierwsza bitwa w ciągu doby, ona jest więcej jakby płatna za kredyty i doświadczenia, jak on pojedziesz. I na przykład możesz teraz pojechać tym drugim, japońskim statkiem. Znaczy, ważne, Marcin, nie powiedziałeś tego, bo ta pierwsza bitwa w ciągu dnia to jest chodzi o wygraną bitwę. Wygraną bitwę, właśnie. Bo no to była teraz wygrana bitwa. Tak, i dlatego dostałeś doświadczenie i wszystko razy półtora. No, to dużo i tak teraz dostałem. Teraz już tego nie zdobędziesz, więc będziesz zdobywał jeszcze mniej, jeżeli nic nie będziesz robił, nie? No dobra, no. To teraz sobie popłynie Japończykiem z bambusami. Tak, no, Japończykiem popłynąć? To będzie, że tak. Dobra. A my sobie popłyniemy Iri. Dobra, no to ja sobie popłynę, tylko że mówię, ja nie wiem jak tu strzelać i tak dalej, bo widzicie, teraz nic nie zrobiłem. Popłyniesz parę bitew, nauczysz się, będziesz... Dokładnie, bo to takie pierwsze bitwy to jest ciężko załapać... Znaczy na pierwszych terenach może tego tak nie ma, ale chodzi o to strzały z wyprzedzeniem. To jest troszeczkę takie problematyczne. I właśnie, no i nadal, poczekaj, bo ja mam te dwa tryby strzelania, tak? Ten pierwszy i ten drugi. Nie, to znaczy, są nie. Pociski. To są pociski. Pociski. Tak. I którym strzelać? Pierwszym czy drugim? Pierwszy, bo to są już... ogonkowo burzące, bo są lepsze chyba. Znaczy na pierwszym tierze to może nie ma tak znaczenia, ale później jak masz powiedzmy trzeci, czwarty tier, to na przykład te przeciwpancerne są też dobre. Bo one jak przebiją, to zadają dużo uszkodzeń. Ale na przykład te pierwsze są takie bardziej od góry, a te drugie takie bardiej w przód. Bo odblankowo burzące wybuchają ze zetknięciu z kadłubem, a przeciwpancerne się przebijają, wybijają i wybuchają dopiero w środku. Tylko właśnie podkreślić słowo, przebić. Jak się przebić, właśnie podkreślić to słowo, bo może jeszcze odbijać od pancerza. Czyli OB to są, PP to są przeciwpancerne. Przeciwpancerne. I one są, one zadają duże obrażenia, jeżeli się przebiją. A OB to jakie są? Odłamkowo burzące. Nimi zawsze zadasz obrażenia. Zawsze. Możesz coś zniszczyć, kogoś podpalić. Tak, ale na przykład jak pepetkę masz, to możesz się zdarzyć, że jednym strzałem możesz już wysadzić cały statek. Mhm. No, ale mówię, to jest czasami można nie przebić nic, nie? No to jest ryzyko. To jest ryzyko, jeżeli chodzi płynę o... Płynę do ciebie, Bloody. Płynę też do was. Nie pchajmy lewo. Się na razie do przodu. Ale dobra, to gdzie się pchajmy? Lewo. Płyniemy na A. Dobra, na A. Na mapie masz takie bazy, je trzeba przejmować. Bloody ma bambusa. No mama, co się będę ograniczał? Szczyt ten japońskiej technologii, bambus. Nie? Czas najwyższy ruszyć na wojnę! Ale fajnie nas rzuciło, bo praktycznie same najwięcej pierwszych tierów, chociaż oni mają więcej drugich, a my mamy więcej pierwszych. Ale u nas jest inna strana. Ale powiem tam wszystkim, co myślą, że to może być nudne i statyczne. Uwierzcie, to nie jest nudne i statyczne, jak się zacznie rozpierducha. Tak, to jest dynamiczne. Ktoś, że się napierdala, tu płyną torpedy. Ej, a można abortaż robić? Nie można, panie kapitanie. Znaczy, moim zdaniem ta gra jest po prostu dla miłośników statków. Jeżeli ktoś się interesuje statkami, to polubi tą grę. Jeżeli ktoś nie lubi statków, nie lubi bitew z takich na morzu, no to, Bloody, to może nie. Tego niszczyciela masz zasięgu na pewno. No właśnie strzeliłem do kogoś. Zasięg ogólnie masz 10 kilometrów. Ale ponad. Kliknij dwa razy, nie? Żebyś wszystkich dział wystrzelił. Dwa razy. Tak. Szybko. Sprytnie. Znaczy, no to dwa razy, już znaczy dwa razy szybko. Mnie, to wystrzeli wszystkie pociski na raz, a gdzie trzymał, to będzie. Dobra, ja widzę, że muszę mocno przed nim, bo nie trafi. No kurde, ale i tak za nim jakby pociski poleciały. Nie poleciały w niego, tylko za nim.
No bo on szybki jest, bo to są niszczyciele, one są. Ale on za nim poleciały, w sensie nawet nie chodzi o to, że wiesz o co chodzi, że strzeliłem nie. I za nim pociski. Jakiś Iri do tyłu płynie, dobry cel. Co? O, trafiłem raz! Ale numer. Dobrze. A faktycznie pójdzie do tyłu, ale ja nie mam go w zasięgu. Torpedy, uważaj, Vladi. Gdzie są torpedy? No. Torpedy płyną na was. Taki, o, czerwony, dobra. Taki czerwony znacznik, no, się widzę, pokazał. Torpedo support. Masz alarm wtedy. Tak, to tak. Torpedo support. O, tutaj go się mi wypływa, dobrze. No wypłyń, na ten nasz PP, czy nie? Oj, ja? Ten, nie. Skręcaj w prawo, bo tam torpedy płyną. Kurde, nie wypłynie mi jednak. Ach. O, ten jeszcze, tego będę miał. Zapierdalać te pancernicze, Vladi, uważaj, nie płyniesz na torpedę. Dobra, dobra, one mnie miną, spokojnie. Już tutaj panuję sytuację. Dobra. Poszły strzały. Możesz też strzelać scrollem, ale wtedy masz widok na... Ale chyba raz za, tylko, za nie wiem czy... Dobra, tam coś daleko jest. O, zacząłem pomału łapać, No i widzisz. Ale jak do ciebie strzelają, możesz też wylewać, trafiony. Żeby cię nie trafili, nie? Co mogę zrobić? Jeszcze manewrować. Raz? Manewrować, jak są pociski, to możesz manewrować. No ale manewrowaniem to wiesz, one takie łatwe tutaj akurat. No co, no w prawo, w lewo skręcam, bo znowu na spierdoli, mówisz mi. Ale mnie trafił, o Jezus, ale mnie zmaltretuje teraz, a! Gdzie ty kurwa jesteś w tej? Patrz, ale strzelam do ziomeczka i nie trafiam go. Teraz we mnie ktoś trafił. O bo... Nie trafił. O kurde, wpłynę w torpedy. Właśnie torpedy tu. Widzę. Enemy team is taking the lead. Poszły działa. A strzelają we mnie. Już płynę wam pomóc. Nie tylko w ciebie. Matko, aż tak nie trafiłem. Au. Jak mnie mocno zranili. Boom. Jakbyś bardziej dziewicę tracił, tak krzyczysz. No! Nie? Au! Ale nie, no bo jak mnie zjaranili strasznie. Au, ja się ledwo teraz ruszam. Nie, unieruchomiłem go. Ha! Unieruchomiłem go! Wpadnie w skały! Nie wpadnie w skały. Ja! Torpedo support. O Jezus, od tyłu mnie! Bez skojarzeń oczywiście. Jebie! Pal się gnoju. Podpaliłeś? O, widzę, no. Podpaliłeś go, super. Ej, zasmokował się. Au. Ja no jeszcze, kręcę, jeszcze do niego. A! Ale masakra. Au. Torpedy. Gdzie torpedy? Prosto, jak mordę strzelił. Jezu, jak mnie maltretują tutaj. Nie, muszę spierdzielać, bo nie wyrobię. Ja też umieram. Gdzieś tam w głowie. O, tu w głowicy jest. Głowica? No nie, ja nie mogę w nich trafić. Jest, trafiłem raz. O nie, torpedy! Spierdalaj się torpedami, Vladi. Nie dam rady! Ominęłem jego. Minęło cię. Ale ja umrę zaraz, ja nie mogę, ojeju, zaraz umrę. Zaraz umrę, umarłem, nic nie mogę, po prostu jak mnie biją wszyscy. Ale mnie biją, a ja nikogo ubić nie mogę. Ale jestem biedny jednak. Dobra, zobaczmy jak wam idzie. Trafiony! Trafiłem go. Boże, gdzie tu jakiś ten? Ja chcę was zobaczyć. Kogo teraz mam? Jest! Poszedł na dno. Teraz tamten. Nie, palę się. Nie, to ja chcę... O, jest, mam Marcina. Zobaczmy jak Marcinowi idzie. Ten tutaj! Muszę się za niego zabrać. To jest co? Chikuma. O, fuck. Mówiłem, tu mam Umikazę. Gdzie? No ja go nie widzę, on jest u mnie jest za skałką, także nic mu nie zrobię. Ja się biorę za tego Chikumę tutaj. Ej, ale wy trafiacie, a ja nie mogę trafiać. Nie, dla mnie to... No, kwestia przyzwyczajenia, Vladi. Nie wiem. Musisz nauczyć, nauczyć. Ale się. Nie, bo ja na przykład strzelałem, to pociski kurwa, leciały... Zniszczyliście, Marcin. Na przykład pociski często leciały za statek na przykład, a nie w statek. No bo za mało przed nim celowałeś. Dokładnie. Bo za mało co? Bo nie celujesz w niego, tylko musisz celować przed nim, bo on płynie. Dokładnie, no to, on jest w ruchu, więc nie chcę. Ale on płynął w bok, tak jakby. No dobra, ale płynął, ruszał się, tak? Do przodu. No więc tak, że jeśli płynie, no to jak celujesz w miejsce, w którym on już jest, no to na pewno... Nie, trafi. Celowałem bardziej w lewo właśnie, co nie? No to właśnie musi, a to musisz zacząć jeszcze bardziej, musisz celować... Ale to nie jest coś takiego, że mam ten kwadracik, ten kółko zaznaczone, czyli ja mam go już namierzonego, czyli ogólnie... Nie. Słuchaj, dalej, jak masz te kółko, to masz na prawo i na lewo taką miarkę. I tam masz takie... Ale to tak samo działa w górę, w dół, tak?
Tak, tak samo. Oh, a widzisz, no dobra, to muszę trochę ten umiejętniej to zrobić w takim razie. Po prostu jak widzisz go w kółeczku go masz, to przesuń bardziej przed nim i na przykład wiesz, 2 km przed nim, jak jest przed tobą 2 km come i strzelasz. Come on. Dobra, czyli muszę widzieć, no dobra. No właśnie nie widziałem, dlatego ja często nie trafiałem po prostu w przeciwniku. Podpalony. Zleciało gdzieś za mną. Ogólnie co, przegrywamy chyba? Tak, przegrywamy niestety. Pierdolus totalus. No, dobra. I to mocny. Ja tu dobra, Marcin to ugra. Idę z Marcin, idź się zakąp gdzieś! Przecież Marcin zginął już. To ja jestem. A, to Max jest. Ej, Max, idź się zakąp gdzieś. Jezu. Ej, rozbij się, zatrzymaj się na tej wyspie, tam się cię podleczą. Warto tak, spróbować. Tak, na bank. Jeszcze nic nie zrobię. Zaraz mnie rozwalą. Ała, ojeju. Szybko uciekajcie stąd! To maltretują nas i to po żonie. W ogóle byliśmy tej... Oni mieli większe tiery, to jest nie fair. No, nie w porządku to jest. Wszystkie bardzo powinny być jedynki. Znaczy może nie wszystkie jedynki, ale no... Ojej. Oaa! Kurde! Rozwalili mnie. No i pięknie! Nawet na tym nam nie idzie. Nawet na streamie nam nie idzie. A co, normalnie wam idzie? Nie. No jak nagrywaliśmy też nam nie szło. Myśleliśmy, że na streamie będzie trochę lepiej, ale nie jest. Kurde. To co, do portu wracamy? Tak. No cóż. I czekamy na Marcinka znowu. A ja sobie zjem kabanosiki znowu. Ale pykło. To były piękne bitwy. Piękne. Znaczy lepsze bitwy są już dalej, kiedy te stawki są szybsze, mapy są większe, bo te mapy są takie, wiesz, że nie ma gdzie uciec. Drużyny są takie, wiesz, z dupy, nie? Aha, a potem jest inaczej trochę. A później są, tak, mapy są inne wtedy. Są większe mapy, gracze bardziej doświadczeni. Także wiesz. Jest lepiej. No to rozumiem, no chyba, że tak. No. Wygląda no. Sytuacja. No jestem. Pogo. Ale tak, jeszcze 2 statki nam zostały, więc... Co? Jeszcze 2 statki zostały. Przegramy na pewno. No wiem, no to ale tylko, że jeszcze 2 statki zostały, więc... Nie no, może wygramy, może oni zrobią, jak zakampią się gdzieś za wyspą i załatwią wszystkich. Nope. No, można, właśnie to jest dobre kampienie się za wyspisz, a nie torpedami. Ja już wyszedłem. Ja też już wyszedłem w sumie. No ale po co i tak nie popłyniemy i tak. No w sumie racja. I Blali. Co? Po prawej stronie u góry masz swojego dowódcę. Widzisz go? Po prawej kapitana. Stronie... Hashida... Poczekaj. W porcie. Jaki pan jest? Jesteś w porcie, nie? Jestem. I po prawej stronie u góry masz taką osóbkę, kapitana. Widzisz? Nie widzę. Nie mam żadnego kapitana. A po prawej. Jesteś w porcie, w modułach, w wyglądzie, czy w porcie, a gdzie mam być? W porcie. No i po prawej stronie musisz mieć kapitana. Nie, takiego. Nie mam, mam tylko statek. Prawo u góry, prawo u góry. No mówię, nie mam, mam tylko prawy Eri. Róg, prawy górny róg. No mam wymień kredyty, kup dublony. No i pod. No i niżej trochę, masz takiego... Nie mam, no mówię, nie mam kapitana, mam tylko Eri, statek, okręt. No i, potem jest taki pan, jest taki główka takiego pana, pod tym napisem Eri. Nie, jest krążownik napisany, typ okrętu. Nie, no musisz mieć kapitana, no co ty? No nie mam żadnego kapitana. A wejdź na japońskiego. Patrz, masz Eri, napis krążownik, PD okrętu masz i potem masz nazwisko gościa. Ja ci powiem co mam. Eri, krążownik, poziom pierwszy, potem jest PD okrętu, 104, potem jest żywotność, artyleria i tak dalej. To jak kurwa, dowódcy nie masz do chuja? No nie mam dowódcy widocznie. No, to byś nie popłynął... A, czekaj, bo on ma pierwszy poziom, on jeszcze tego nie ma wszystkiego. A, on nie ma dowódcy. No, tak. Dopiero od któregoś tam poziomu no, to jest. No widzicie? A wy mi wkręcacie no, taki szkic, no. No my zapomnieliśmy, że tu też masz coś takiego jak poziom konta. No właśnie, no. Dowódcę masz... O, dowódcę masz dopiero od 5 poziomu. Tak? No kurde. Dobra.